niecałe 2 minuty. Nie wiemy nawet, jak to będzie wyglądać kompletnie. Jak formularz w ogóle wygląda, bo przed upływem tego licznika próbowałem na wszystkie sposoby zobaczyć i formularz, nie da się podejrzeć go, w jakiej formie się zgłasza. Dzwoniłem kilka razy na numer kontaktowy, jednak chyba tam nikt nie odbiera. Podejrzewam, że nie muszę odbierać telefonu, ale pełen regulamin jest na stronie. Albo się uda, albo nie uda. W ubiegłym roku całe zapisy trwały 1,5 minuty, więc będę miał bardzo dużo szczęścia, jeśli wejdę. Jeśli się dostanę. 53 sekundy. No to ostatnie odliczanie. Specjalnie nawet podłączyłem komputer pod kabel, żeby nie jechać po Wi-Fi, żeby mieć jak najlepsze połączenie internetowe. 30 sekund. Ciekawe, ile jeszcze osób tak jak filuje tego. I mam nadzieję, że się nic nie wysypie, jak kliknę zgłoszenie, że strona nie przestanie działać, bo znając życie, jeśli będzie więcej osób, to może tak się stać, że ona zamarznie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klikamy. No i zaczynają się schody, bo się zaczyna o... popraw swoje dane, zawodnik anonimowy, szybko, szybko, nie chcę być anonimowy, olewam zdjęcie. Faktura. Szczerze nie mam pojęcia, nie potrzebuję ogólnie, wyrażam zgodę, wyrażam. Tu wszystko klikamy, zapisz. No i teraz pytanie, co dalej? O ja pierdzile, no i dupa w szafie. Limit wyczerpany, to jest niemożliwe. No i tyle było. Potwierdź ponowne przesłanie. No i niestety, mogę jeszcze raz spróbować, ale nie mam pojęcia, jak oni to robią. Nawet przez 1,5 minuty nie minęło. Formularz zgłoszeniowy. Limit nie został wyczerpany, zapraszamy za rok. No. To se pojechałem. Ale to jest niemożliwe, bo nawet nie minęły... Nie, 2 minuty minęły. Moje zgłoszenie, pokaż. Nie jesteś zapisanych do tych zawodów. Kliknij tutaj, żeby się zapisać. I limit miejsc wyczerpany. No.